Hejka, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę filmik, jak podłączyć ten moduł Wi-Fi, który kupiłem na AliExpressie za 16 zł, wyobraźcie sobie, z aplikacją Sinilinka. W tym wypadku jest to Samsung Galaxy S6, czyli Android. I zobaczycie krok po kroku, jak to mniej więcej wygląda. Są filmiki na YouTubie, że goście nie mogą się połączyć z tą aplikacją, mają problemy i tak dalej. Postaram się wyjaśnić, jakie ja miałem błędy. Jak niektórzy wiedzą, ten moduł mi upadł i tutaj odlutował się, w zasadzie wypadł kondensator, który jest podpisany C1. No i moduł już nie działał i wymieniałem na pałę te kondensatory tutaj na tym module Wi-Fi. Jednak nie dawało to żadnego skutku, nie działało, więc wpadłem na pomysł, żeby wykorzystać do tego schemat od BlackBerry 9000. I zobaczcie, ja sobie uruchomiłem schematy z BlackBerry 9000. Oczywiście mam płytę dawcę BlackBerry 9000, która jest rozłożona na części pierwsze. I szukałem kondensatora, który wielkością by był identyczny jak na tym module Wi-Fi. Znalazłem taki kondensator oznaczony numerem C1068. Przyłączając się na ten tutaj już schemacik, widzimy, że ten kondensator C1068 ma 1 mikrofarada. Ten kondensator właśnie wlutowałem z BlackBerry, wlutowałem go do tego modułu Wi-Fi. No i powiem Wam, że teraz moduł działa na tym kondensatorze bez problemu, chociaż też działał na 10 mikro, 4,7 chyba, albo 47. W każdym razie mam to gdzieś opisane w innym filmiku o tym module, jakie kondensatory działały właśnie z tej płytki BlackBerry 9000. Także to będzie taka informacja dla niektórych, jakby ktoś miał problem w ogóle z tym kondensatorem, jakie może wlutować i też będzie działało. Ja teraz mam wlutowany ten 1U, czyli 1 mikrofarad powiedzmy, i działa płytka bez problemu. Także przejdźmy sobie teraz do procesu parowania modułu Wi-Fi z telefonem. Także ja włączam teraz zasilacz. Tu jest podpięte 5V, 0,5 A, czyli 500 mA. Moduł się włączył, odblokuję sobie telefon. Aplikacja Sinilinka, którą pobieracie ze sklepu Google, najnowsza teoretycznie będzie. I teraz takie coś. Klikacie na aplikację. Ona się uruchamia. I po chwili wyskoczy informacja, że nie macie żadnych urządzeń dodanych. Tutaj macie taką kropeczkę malutką. Klikacie na nią. Klikacie Add Wi-Fi Device. I teraz telefon, ten tutaj Samsung Galaxy S6, jest połączony z siecią Wi-Fi TM2. Ja muszę wpisać hasło do tej sieci Wi-Fi, żeby się połączyć jakby z internetem. Także ja wpisuję sobie hasło. Jestem ciekawy, czy w ogóle widzicie te hasło na tej pikselozie takiej, bo specjalnie to zrobiłem, żebyście nie widzieli po prostu tego hasła. Po wpisaniu hasła do właśnie tej sieci Wi-Fi klikacie Next Step i wyskoczy Wam już tym razem taka informacja, że tutaj macie taką kropkę migającą. I ona musi migać tak samo na tym module. Czyli ja teraz sobie tutaj kliknę ten przycisk przez 5 sekund. I zobaczcie, teraz na tym module Wi-Fi miga mi tak samo jak tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery i przerwa. Także tutaj troszeczkę wolniej miga ta kropka na aplikacji. Ale to nieważne. I teraz wpisuję sobie input device time. Ja sobie wpiszę lampka. Lampka nocna. Lampka nocna. I teraz please host device classification. Ja tutaj wybiorę sobie opcję Device with Share to Me, czyli teraz jakby ten moduł Wi-Fi udostępnia mi połączenie, tak? Klikam Start the Connection. Start the Connection in the Request. Zobaczymy, czy się połączy. Jest, połączył się. Lampka nocna, tu już wyskoczyło, dajcie jeszcze chwileczkę, żeby on się sparował I w tym momencie, jeżeli to nam na zielono się tutaj podświetli, oznacza to, że nasz moduł Wi-Fi jest sparowany z telefonem i możemy sterować sobie tutaj jakimś tam urządzeniem. I teraz powiem coś takiego. Zanim przejdę do opisu mniej więcej tej aplikacji, co mam w telefonie, widzicie, że tutaj jest przekaźnik od Arduino. Taki przekaźnik możemy sobie podłączyć do tego właśnie modułu Wi-Fi. Co lepsze, są na AliExpressie moduły Wi-Fi, dokładnie te same, z takim przekaźnikiem, z tym właśnie niebieskim tutaj, tylko że ta płytka jest wtedy troszeczkę większa. Także możecie generalnie sobie kupić taką płytkę z przekaźnikiem i przez taki moduł sterować sobie jakimś urządzeniem 220V, a jeżeli ktoś ma w domu przekaźniki z Arduino, może je podłączyć pod wyjście. Tutaj zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Zróbmy to teraz. Patrzcie, tutaj mam ten przekaźnik od Arduino. I teraz chcę Wam coś wytłumaczyć, bo to jest ważne. On ma tutaj 4 takie piny. Jeden jest GND, drugi jest IN1, IN2 i VCC. I teraz o co chodzi? GND to wiemy masa, VCC to zasilanie, a IN1 i IN2 to chodzi o te tutaj dwie kosteczki. Któraś jest IN1, któraś jest IN2. Podejrzewam, że patrząc tak, to jest IN1, IN2. Ja mam podpięte pod IN1, czyli ten przekaźnik mi będzie prawdopodobnie działał. I teraz jak podłączyć go pod ten tutaj moduł Wi-Fi? Jak wiecie, tu mamy wyjście, plus i minus. Kurczę, postaram się to ruszyć, ale boję się, że mi się to rozłączy, bo to się bardzo mało trzyma. Z drugiej strony jest połączenie, na którym pisze out plus i out minus. I out plus, out plus to jest od tej strony tutaj, od dołu. Out minus jest na górze. I jak podłączyć ten przekaźnik od Arduino, żeby mi działało z aplikacją? Robimy tak. Out plus, czyli VCC z tego przekaźnika od Arduino, podpinamy do out plus, czyli pomarańczowy to jest VCC z Arduino. Czekajcie chwilkę. Wziąłem sobie śrubokręcik, żeby to po prostu tutaj wkręcić. I teraz VCC podpinam do out plusa, czyli na wyjście tego modułu Wi-Fi. Staram się, żeby tutaj nic nie pourywać, bo to jest tak wszystko, wiecie, na... na styk, nie? Nie chcę odpiąć tych od zasilania, bo one są dosyć wrażliwe. Chcę tylko wejść tutaj tym od Arduino i go przykręcić. Pokazać Wam potem, jak to będzie działało. Powiem Wam, o co chodzi. I teraz od Arduino, ale te kable są sztywne, ja pierdzielę. Od Arduino biorę GND i no już mi się rozłączył. Zrobimy to inaczej. Wiecie, jak to zrobię? Po prostu podłączę teraz tutaj ten od Arduino GND i IN1, czyli od tego przekaźnika do wyjścia po prostu, na którym będzie zapodawany stan jakby wysoki i to mi będzie załączało przekaźnik bądź włączało. Zobaczcie, out minus jest, pod out minus jest podpięte GND i IN1. Dobra, teraz jak mam to podpięte, z powrotem włączę sobie ten Wi-Fi moduł. Zobaczmy, co się stanie w ogóle w aplikacji. Czy mi się połączy automatycznie z powrotem? Połączyło się? Połączyło się. OK, czyli super. I teraz patrzcie. Lampka jest wyłączona. Piszę tutaj off. I mogę z poziomu aplikacji tutaj już na tym głównym ekranie, bo jakbym miał załóżmy takich 5 modułów, to bym miał 5 takich tutaj ikonek, tak? Którymi mógłbym sterować sobie osobno. Teraz ja postaram się włączyć na wyjściu. 5V będzie, bo tu idzie 5V, to tu też pójdzie 5V. Tutaj oczywiście jak sobie pod podepniemy pod ten. Może przesunę bardziej. No i znowu mi się rozłączyło. Super. Jak sobie podłączymy pod przekaźnik urządzenie 220V, nie ma sprawy, będziemy włączali sobie tym modułem Wi-Fi tutaj przekaźnik. Także tutaj na razie jest sterowanie tylko i wyłącznie załączanie tego przekaźnika. Dobra, jest włączone. Załączam moduł Wi-Fi. Trzeba dobrze kliknąć tutaj na ten ekran w tym Galaxy S6, bo to jest masakra. No, uruchom aplikację ponownie. What the fuck. No widzicie, pierwszy błąd się wysypał jakiś. Lampka nocna, kontrol. Jeszcze raz spróbujemy. Załączył się. Widzicie? Przekaźnik IN1 załączył się. Teraz tutaj jakby było podłączone jakieś urządzenie 220V, też by się włączyło. Żeby wyłączyć, wyłączamy. Mamy sterowanie przekaźnikiem. Oczywiście tego przekaźnika może nie być. Możemy sobie ustawić tutaj na wejściu załóżmy 12V i sterować jakimś urządzeniem, które ma 12V. Mówię, tu jest MOSFET, także on jest dosyć wydajny. Z tego co pamiętam chyba, nie wiem, do 5A może pociągnąć jakieś urządzenie, także sporo. No i widzicie, tak to działa. Oczywiście to jest główne sterowanie ręczne, żeby pokazać wam więcej opcji tej aplikacji. Wciskamy tutaj niżej Control i patrzcie. Teraz mogę sobie tutaj z głównej aplikacji włączać ten moduł. Załącza mi się przekaźnik i wyłącza. Minusem tych przekaźników jest to, że one strykają, tak nie? Słychać ten pstryk. Natomiast sam moduł Wi-Fi bez tego przekaźnika jest totalnie cichy, nic nie słyszycie. Żadnego pstrykania. Daje to strasznie dużo możliwości. Jakie w ogóle tu mamy opcje? Przy włączeniu Power on State, Close, Open, Keep. Mamy trzy opcje takie. Mamy opcję tutaj niżej. Share, Timer, Delay, Circle i Self-Lock. Omówię tylko wam jedną opcję, załóżmy timer. Nie mam żadnego timera dodanego, dodaję timer. I teraz mamy repeatability, coś takiego, powtarzanie. Just one, just the once, czyli raz. I repeat. Just once możemy zrobić tak, że na przykład on się nam włączy, jest godzina 16:11. I żeby nam się włączył Just Once, czyli poniedziałek, możemy sobie wybrać, którego dnia ma jak się włączyć. To jest zarąbiste, naprawdę. Dzisiaj trzeci, jest 16. Damy 16:13. OK. I żeby przekaźnik nam się o tej godzinie włączył. I teraz klikamy Save. I mamy opcję taką, że o godzinie 16:13 ten tutaj moduł Wi-Fi załączy mi ten przekaźnik i on będzie cały czas włączony. Nie wyłączy się. Żeby go wyłączyć, to musiałbym dodać następny timer, też Just Once, i żeby się wyłączył o godzinie też 16, ile? 14, tak? Albo damy 15 po. Dobra. Czyli mamy już dwa timery. Włączenie o 16:13, wyłączenie o 16:15. No słuchajcie, nie będę robił cięcia. Zobaczmy, jak to będzie działało w praktyce. Tu można naprawdę, wow, sporo tych timerów dodawać. To się nam będzie włączało, na przykład tu jest dzisiejszy dzień, tu będzie pojutrze, potem tam jeszcze jest do ustawiania, że może nam się każdego dnia, tygodnia ustawiać jakieś tam włączenie, wyłączenie. No super sprawa, naprawdę. Daje to mnóstwo możliwości. To jest generalnie super sprawa, bo gdzieś w pracy można sobie fajnie zautomatyzować pewne rzeczy. Widzicie? 16:13. Załączył mi się moduł Wi-Fi, przekaźnik włączony i o 16:15 powinien mi się wyłączyć. I na tym będzie koniec. Ta rola tutaj tych timerów się skończy. Już dalej nic się nie będzie powtarzało. Bo jak wiemy, czas leci do przodu, a tutaj już mamy, tu będziemy mieli o 16:15 wyłączenie, tak? Dalej nic nie ma. Dobra, skoro mamy 16:15 włączenie, skorzystajmy sobie z czegoś innego jeszcze. Delay na przykład. Nie mam delaya. Delay list. O co tu chodzi? The execution time after start up is. Mamy 16:13 dzisiaj. Chciałbym na przykład zrobić jakiegoś delaya na 3 minuty, żeby się włączyło. Po 3 minutach włączy mi się tutaj właśnie ten cały przekaźnik z 16:13. Execution time pisze 16:16. Execution action open. No, czyli się włączy, tak? Ale zaraz nam się wyłączy najpierw, żeby o 16:16 znowu się włączył. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 16:15 ma się wyłączyć. Nie, działa to naprawdę świetnie. Tu nie ma zastrzeżeń. 16:16 będzie execution action open. No. 16:14, 16:15 wyłączył się. Tak to działa. Słuchajcie. Jest status wyłączony. Mogę ręcznie włączać. Wyłączać. To jest piękne. To jest piękne. Mamy jeszcze, zaraz mi się włączy o 16:16 z powrotem. Circle. Tutaj tego nie kumam za bardzo. Setup a loop, czyli jakby taką pętlę. Nie kumam troszeczkę tej pętli jeszcze. Nie bawiłem się zresztą nią jakoś totalnie długo. Także myślę, że jak ktoś będzie miał tą aplikację z tym urządzeniem, to będzie mógł się naprawdę fajnie bawić, bo jest tutaj troszeczkę możliwości. Nie powiem. W szczególności timery. Repeat. No mamy Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday. Każdy dzień tygodnia możemy sobie ustawić, o której godzinie ma się nam załączyć, wyłączyć. 16:16. Tak jak było pokazane wcześniej, załączył mi się timer delay. Żeby go usunąć, tu jest ikonka usuń, confirm. Już tego nie mamy. Timera. Wyłączymy moduł. No działa to świetnie, no. Naprawdę, ja na początku przeklinałem troszeczkę ten moduł. Nawet powiem wam szczerze, że niepotrzebnie troszeczkę żałuję, że Chińczykowi wystawiłem bardzo negatywną opinię, ponieważ mi to nie działało. No miałem prawo, tak? A jednak jak się uporałem z tym całym modułem, wlutowałem ten kondensator, porozkminiałem troszeczkę sobie w głowie, o co tutaj tak naprawdę chodzi w tym wszystkim, to zrozumiałem, że to jest proste tak banalnie, że no prostsze nie może być. Prostsze nie może być. I z chęcią bym nawet usunął mu ten komentarz, no bo jak widzicie, działa to zarąbiście. No ale cóż, no stało się niestety. Nieraz tak jest. I to by było na tyle. Generalnie, czy teraz zadać możecie sobie pytanie, czy ja bym polecił ten moduł? Szczerze, od serca? Polecam. Nie, polecam, bo fajnie działa. No ma działać tak jak tutaj widzicie, naciskam, włącza się, wyłącza. Parowanie jest banalnie proste. No, ja nie wiem, dlaczego w ogóle takie problemy na początku były i dlaczego ludzie niektórzy mają też problemy na niektórych filmikach na YouTubie. Chociaż mam taką jedną teorię, która by mówiła, dlaczego tak się dzieje. Generalnie wiecie, o co chodzi jeszcze. Tutaj od spodu mamy takie piny. I tu są właśnie te piny, one są jakoś, to jest taka przelotka, która jest połączona pewnie tutaj z tymi pinami, co są do tego modułu. Powiem wam tak, że ja tutaj lutowałem, bo chciałem się połączyć z miernikiem tym, raczej z zasilaczem. I mogło być tak, że tutaj jak dotknąłem grotem lutownicy, to gdzieś tam jakieś połączenie może przez tą przelotkę przerwałem. Dopiero jak dzisiaj dałem więcej topnika tutaj, podlałem, tej cyny tutaj jakby naniosłem jeszcze sporo, dużo więcej niż było. Być może gdzieś ta cyna tam wpłynęła, zrobiła dokładne połączenie pomiędzy tym modułem a tym tutaj, chociaż nie wiem, czy to ma coś wspólnego z tym, bo to jest tylko jakby wyjście, które równie dobrze mogło się podłączyć tutaj, od tej strony. No trudno mi jest powiedzieć, na pewno musicie wpisać dokładne hasło do Wi-Fi, tak jak macie w routerze do tej sieci, żeby się połączyć z tym wszystkim. No i ten moduł musi być w tym trybie parowania, tak żeby ta dioda migała tak jak w aplikacji. Jeżeli będzie wszystko ok, powinno się połączyć bez problemu, działa tak jak działa. No i co? I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o wytłumaczenie tego działania modułu Wi-Fi. Fajna rzecz. Ja jeszcze sobie pomyślę, do czego go tak wykorzystać, żeby on działał praktycznie, nie? Czyli najlepiej gdzieś, kurde, no nie wiem, chyba albo gdzieś w domu, otwieranie na przykład domofonu, dzięki takiemu modułowi Wi-Fi. Zawsze zbliżam się już do klatki, już mi się łączy z Wi-Fi, podchodzę tylko do drzwi, naciskam przyciski, mi się domofon jakby automatycznie otwierał drzwi. To też jest fajny motyw do wykorzystania. Dobra, to było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.